Witaj w piekle. Halo, halo, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z Dark Sagi, modyfikacji do gry Gothic 2 Noc Kruka. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną, tak wyglądają zadania, a tak wygląda ostatnio zdobyty ekwipunek. Mamy 13 brojek rudy i w sumie bardzo chciałbym to wykorzystać. Po pierwsze, chyba jeszcze tutaj mogę znaleźć jedną bryłkę, więc jak znajdę to super. O właśnie, cudownie, bryłka magicznej rudy. No i przy okazji mamy przed 22 czas, więc może warto by obstawić jakąś walkę? Pogadajmy sobie tutaj z Draxem o tym. Drax, hey, ty. Słuchaj, chciałbym obstawić walkę i może Leroya. Leroy сегодня w отличной... Świetnie, i mogę dać 12 bryłek rudy. No to stawiamy wszystko. Zobaczmy, czy uda się dzisiaj z Leroyem. No i przy okazji mam jeden patent, też mi sprzedaliście, że warto by było zeskoczyć, jeśli... O! Ktoś wygra, no to zgarnąć jego broń. Proszę bardzo. No i dzięki temu Rumar nie ma żadnej broni. Oprócz Kilofa. Siema Rumar. No a Leroy faktycznie wygrał. No teraz będzie mu zdecydowanie łatwiej, skoro zabrałem broń jemu jego przeciwnika. Super. No i słuchaj Drax, bo wyszła fajna sprawa, że wygrałem. Co z moją wygraną? Trzymaj swoją działkę. No i super. I mogę cię o coś jeszcze zapytać? Oczywiście, dasz parę brejk rudy, a odpowiem ci na każde pytanie. Spoko, została mi ostatnia kwestia dialogowa z tobą. Opowiedz mi o kopalni. A co tu opowiadać? Trzy poziomy śmierci, tak je nazywam. Można tu trafić jednym wejściem i wyjść tylko w jeden sposób. Co to za sposób, żeby wyjść stąd? Wyraziłem się nie dość jasno, sposobów jest kilka. Mogą cię zabić orkowie za nieposłuszeństwo, albo jeśli przyjdzie ci do głowy ich zaatakować, albo jeśli spróbujesz targnąć na wyższe poziomy. Może przygnieść cię skała podczas nawalania w rudę, mogą zjeść cię pełzacze w porzuconym tunelu, albo po prostu choroba cię wykończy. Wariantów jest dużo, rezultat jeden. Twoje ciało wyrzucą do morza i twojego imienia nikt nie będzie pamiętał. Tak to jest, bracie. Trudno, coś wymyślę. Takie odpowiedzi się spodziewałem. Dlatego mam sprawę do ciebie. Jeśli zdołasz je wykonać, to być może podpowiem ci, jak realnie można się stąd wydostać. Zamieniam się w słuch. Jesteś nowy w kopalni, mało kto cię zna. To ma swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że nikt nie będzie cię podejrzewał, iż pracujesz dla orków. A minus, że możesz być nowym szpiegiem. Twoje szanse są zatem pół na pół. Nie do końca zrozumiałem, co masz na myśli. Zaraz wszystko wytłumaczę. Wśród niewolników mamy szpiega orków. Jest wśród nas od dawna i donosi tym draniom o wszystkim, co tu się dzieje, robi i mówi. Pewnego razu grupa niewolników zaplanowała ucieczkę. Plan był ryzykowny, ale mogło się udać. Chcieli udawać masową epidemię w kopalni. Gdy zeszliby tu szamani, żeby spróbować coś zaradzić, niewolnicy wzięliby ich jako zakładników i osłaniając się nimi wyszli na zewnątrz. Bez szamanów orkom byłoby nie lekko, więc by nie ryzykowali. Chłopakom mogłoby się udać. Ale przed dzień ucieczki do kopalni szedł oddział orków i wszystkich niedoszłych uciekinierów zabili na oczach wszystkich. A ich głowy nadziali na pale i pozostawili w centrum kopalni ku przestrodze pozostałych. Po tym wydarzeniu nikt nawet nie chce słyszeć o ucieczce. Jednym słowem, mamy wśród nas szpiega, a twoim zadaniem jest znalezienie go. Interesujące, niby jak mam go znaleźć? Nie udawaj dulnia, do którego nie docierają moje słowa. Połaź po kopalni, popytaj niewolników. Myślę, że ci się uda. Znowu ja, jak zwykle ja. Co to mi najbardziej zależy? Rzecz jasna, możesz odmówić, nikt cię przecież nie zmusza. No oczywiście, że nie. Dobra, spróbuję znaleźć tego szpiega. Doskonale, ale pamiętaj, aby udowodnić, że dany niewolnik jest szpiegiem, musisz mieć niezbite dowody. Tak, tak. I to wszystko, co chciałem wiedzieć na chwilę obecną. I więcej informacji nie masz. Muszę poczekać do 24, też wtedy będę mógł z tobą zamienić kilka słów i odzyskać ten amulet. Jak ta moja ruda? 16 bryłek. Nie najgorzej. I tutaj mamy, proszę bardzo, maczugę z kolcami, która wymaga jednak sporo siły. Martin, czy mogę z tobą pogadać? Mogę. Dobra. Opowiedz mi o zasadach walki na arenie. Każdego wieczora są organizowane walki. Trwają one blisko 3 godziny. Zaczynają się o 7 wieczorem. Każdy, kto tylko chce, może wziąć w nich udział. Walczymy na miecze lub kije, aż do utraty przytomności. Jednego z walczących nie wolno zabijać. Zabicie przeciwnika będzie karane śmiercią. Co się stanie, gdy wygram walkę? Zajmiesz miejsce zwycięzcy i otrzymasz nagrodę od Alcaraca. Nagroda może być różna. Wszystko zależy od tego, czy walka spodoba się orkowi. A co jeśli przegram? Przegrano daje dwukrotną normę rudy uszakowi. Nie każdy może pozwolić sobie na taką stratę, dlatego tak mało osób jest gotowych nas wyzwać. Okej.
A kiedy mogę rozpocząć walkę? Jeśli chcesz zgłosić się na arenę, to przyjdź w dzień walki do orka Alkaraka. Wskażę ci twojego przeciwnika. Ja powiem Alkarakowi o tym, że zgłaszasz się jako wojownik na arenę. Okej. Okay. Kto jeszcze walczy na arenie? Aktualnie wojowników jest trzech. Ja, Leroy i Rumar. Wcześniej było nas więcej, ale orkowie doszli do wniosku, że jeśli walczących będzie zbyt wielu, to możemy się zbuntować. Dlatego nie tak dawno temu były przeprowadzone pojedynki na śmierć i życie. Ze wszystkich walczących zostaliśmy tylko my. Reszta straciła życie z naszych rąk. Inaczej orkowie wybiliby nas wszystkich. Nie mieliśmy wyboru. Albo my, albo oni. Okej, okay, koniec kwestii dialogowych. Rumar, masz jakieś kwestie dialogowe? Okej, okay, o tym szpiegu orków. Na razie sobie to zostawimy. Leroy, dobra. Ile ja tych bryłek rudy mam? 8. To może za te dwie bryłki może coś byśmy tutaj spróbowali. Co wiesz o orkach? Orkowie są odważnymi wojownikami. Walczyć z nimi, a ty bardziej pokonać to niezwykle trudne zadanie. Mają wyraźną hierarchię. Każdy odpowiada za swoją robotę, bez zbędnych pytań. Bywa, że są trochę tępawi, ale to nie przeszkadza im w osiągnięciu ich celów, ponieważ nad wszystkim czuwają szamani. Ci wolą magię umysłu i bardzo rzadko wychodzą ze swoich samotni. Są niczym nasi magowie. Tak samo mądrzy, sprytni, ich cele są nieznane nikomu oprócz nich samych. Jasne, wprawdzie pytałem troszkę o co innego. Co oni tutaj robią? Co zamierzają? A czy to nie oczywiste? Orkowie potrzebują rudy i artefaktów, tylko dlatego jeszcze tu jesteśmy, a za nasze głowy piraci trzymają kupę pieniędzy. Wydaje mi się, że orkowie coś planują, możliwe, że nawet inwazję, ale po co i dlaczego, tego nie wiem. Okej, okay, no i na razie tyle, bo rudy mi trochę brakuje. W jeszcze jedno miejsce możemy skoczyć, moi drodzy, bo tego Finta mamy i on powinien już mieć chyba dla mnie klucz z racji, że jest 23.12, więc no minęło tych godzin trochę, więc kurde, słuchaj stary, dawaj klucz, bo dobrze by było odzyskać. O, Marik, a już bryłkę rudy od ciebie wziąłem dzisiaj, właściwie dwie i proszę bardzo, tu jest, o, Fint i sobie śpi, więc pogadajmy z nim. Fint, niesamowite, wstałeś. Dobra, i jak, udało się? Niech cię, Beliar. Oto klucz, ale jeśli cię z nim złapią, nie znasz mnie, a zaczniesz gadać własnoręcznie, poderżę ci gardło, zrozumiałeś? Zrozumiałem, nie denerwuj się, gdzie znajduje się skrzynia? Jak wyjdziesz ze sztolni, gdzie pracujemy, z lewej strony będzie drewniany pomost, pod nim znajduje się kufer. Ale jest jeden problem, obok niego zawsze pracują dwaj nasi chłopcy i pilnują kufra. Nie ma na nich żadnego wpływu, słuchają tylko Juliano, dlatego to już twój problem. Wszystko zrozumiałem. Dobra, co ciekawego dzieje się w kopalni? Spotkałeś się już z Artusem, ha? Jeszcze w życiu nie spotkałem takiego obżartucha. Jesteś gotów oddać całą rudę za bochenek... Jest gotów oddać całą rudę za bochenek chleba. Gdzie się to wszystko w nim mieści, nie mam pojęcia. Okej, okay. No a tutaj jest ten kufer. Teoretycznie mógłbym, ale to nie będzie optymalne wykonanie zadania, więc jeszcze chwilę na to poczekamy. A ja idę, bo może uda się jeszcze z kimś zamienić jakieś ciekawe rozmowy. Jedną z takich osób jest Dick, no bo w sumie mu powinno zależeć na odnalezieniu mi. Dick, fajnie, że wstałeś. I tak, potrzebuję twojej pomocy. Zostaw mnie, nie chcę nikogo widzieć. Tobie jest potrzebny twój szczur czy nie? Wystarczy tego maga z gajstwa. Mia? Znalazłeś moją Mię? Prawie, potrzebuję, żebyś odwrócił uwagę dwóch chłopaków, gdy będę wyjmować ze skrzynki Juliano swoją ukochaną. Juliano? Coś ty, chcesz, żeby mnie wykończyli? O nie, nie będę się zadawać z tymi bandytami. Do diabła z tobą, to znaczy, że jutro ją zeżrą na obiad. Zeżrą na obiad? Nie, tylko nie to! Moja Mia, oddam za ciebie swoje życie. Na razie nie musisz oddawać życia. Wystarczy pobiec teraz do jaskini i zakrzyczeć, że na Juliano z nożem rzucił się Fint i że chce zająć jego miejsce. I zanim się zorientują, co jak, ja w tym czasie odzyskam twoją Mię. Zgadzam się. Ale trzeba będzie tę sprawę przeprowadzić, kiedy Juliano nie będzie w jaskini. Przychodź jutro rano, kiedy on stamtąd pójdzie. Okej, czyli widzicie, przemyśleli to i faktycznie musimy przyjść rano, a ja tymczasem biegnę spróbować odzyskać ten amulet, no bo już praktycznie jest północ i mamy dzień następny. No i proszę bardzo, jestem już w jaskini, w której urzęduje sobie Drax, więc słuchaj stary, Borys dostał za swoje? O, i kolejny poziom. Tak, miałeś rację. Borys faktycznie postanowił oszukać Sama. Do wszystkiego się przyznał. Oddałem Samowi już wszystko, co stracił na zakładzie, w tym amulet. Świetnie się spisałeś, ty też zasługujesz na nagrodę. A co planujesz zrobić z Borysem? Przecież on oszukał wszystkich, również ciebie. Na razie nic. Borys wszystko odpokutował i oddał zabrane. A od dawna mi pomaga, dlatego na razie nic nie zrobił z nim. Ale jeśli to ci się powtórzy, to nikt nie chciałby być w jego skórze, wierz mi. Super, dziękuję bardzo. Ciebie już o nic nie zapytam, a Borys... Lafer? Przypadkiem widziałeś Lafera? Lafera? Któż to taki? Wszystko jasne.
Dobra, co możesz mi powiedzieć? Może masz coś ciekawego? Co wiesz o... Jak długo jesteś w kopalni? Jak dawno ty wszedłeś? Nie tak Nie tak długo. dawno, zaledwie od 3 miesięcy. Jak akta Pewnego razu zapłynął w zabawiłem się w tawernie. tawernie. Akurat Jak ubiłem niezły raz interes i pączka, mnie postanowiłem to uczcić. podeszło Podszedł do nieznajomy, mnie znajomy i zaprowadził zaproponował zostawić dotrzymać mi towarzystwa, a kompanię. że ja akurat Tak byłem ja sam i trochę był się nudziłem, to adziwny, przeczytałem na jego kaspan. On propozycję. był Zabawny wesoły był z niego gość małym. i My zaszaleliśmy na całego. tarwaliśmy Hałasu po było co niej. nie miara, Dlatego hehe. ja W rezultacie osunąłem się ciebie po 3 dniach, tutaj. zdjęcie Zrozumiałem, że był dnia. to jeden z piratów, który Jak szukał kolejnej Japonia ofiary. to była Nowego jednym z niewolnika dla piratów. tych cholernych Znasz, orków. po czemu Wiesz, dlaczego piraci piraci tam zaczęli usiadli handel na żyrobów? niewolnikami? Naskolwiek O ja ile mi wiadomo, znają, orkowie dobrze płacą orki za nas. chorąży Tym draniom nie płacią za potrzeba nic was. więcej. Dobieruj I się, jeszcze ich jak... dorwę. Super, a co wiesz o orkach? Co ty znasz? O Bracie, bracie, od ja dawna ich dawno obserwuję i naglądaję dowiedziałem się za wielu nie szkoda, rzeczy. ty Jakich na wyjaśnił? przykład? Ja znaję, Wiem, że że przybyli oni na wyspę przybyli nie na po rudę. To ustach jest mi tylko kamuflaż, zawodowej. żeby zamydlić Jestem wszystkim im oczy. nużna Skoro rura, to niepotrzebna im jest zaczem było ruda, to po zabawiać, co by gdy im było potrzebne towarzysz całe to szatnej? zamieszanie z Orki kopalnią? prosto tak nie Orkowie mogą przecież nie tracić będą tak po złota prostu na tracić tłumy złota na ludzi, wyłapywanie kiedy ludzi, cię by kopali w tej poruszam. diabelskiej Ty nie kopalni. się Nie do końca bronią, zrozumiałeś. Oni ja potrzebują ciebie rudy, to sprowadzają. nie Ja ulega tebie wątpliwości, ale nie sprowadzają. do produkcji Nikogo broni. ty nie Nie wiem, czy znajesz. wiesz, ale te Oni niebieskie ci kryształy, silni, które jak zwiemy kryształy. rudą, posiadają ogromną magiczną moc. Jeśli Jeśli dobyć wydobyć ci jej dostateczną wystarczająco dużo, można mogę, stworzyć to takie można zaklęcie, że nasz zatwarzać osławiony krąg twoje magów ognia zaklinanie. zzielenie jest Już pod zazdrości. oboje moi I co zaciłają. twoim zdaniem oni Ty zamierzają? wierny Najwyraźniej nie wiesz, niewolnicy, że na tej wyspie że znajduje na się was pradawna prawdę świątynia. na Co prawda na powierzchni powierzchni zostały jest tylko ruiny, tylko za to pod ziemią ruiny, zachowało się a bardzo od wiele między innymi zimowej pradawne artefakty. dumają o niej Uważam, że oni szuka akurat szukają tych krasy artefaktów, kiepertów. a raczej Ciebie jednego z interesna? nich. I ty Interesujące. I znasz, wiesz, co to za co artefakt? to za artefakt? No konieczno Oczywiście, że wiem. znają. A jeśli chcesz się No jeśli dowiedzieć ty... więcej, płać. Oj, Это 10 to все. nie. Dobra, no o zasadach. Jeśli ty ubijesz kogoś i... Dobra. No to co? Ile ja tej bryłek rudy mam? 11. Dostałem kolejny poziom, więc mamy 6. Cudownie! Po prostu cudownie. Ale przydałoby się trochę posługiwania bronią. Natomiast możemy skoczyć po ten amulet, no bo już sam go odzyskał, więc czemu nie? Przy okazji nie chcę więcej rudy wydawać, bo może bym obstawiał te walki na arenie, bo to jest bardzo dochodowy biznes wbrew pozorom. Właściwie wbrew pozorom. Po prostu to jest dochodowy biznes. Dobra. Sam. Fajnie, że wstałeś, możemy pogadać. Ty zdjęłał to. Zrobiłeś Ja to. получил назад Odzyskam, i odzyskałem swój swoją rudę i rudy amulet, amulet. dziękuję Spasibo. A ci. jak A co z naszych naszą dzieci? umową? Ach tak, chciałeś amulet. Niech to ork Jak kopnie, nie chcę хочется go его oddawać. On mi отдавать? się samemu On tak mi bardzo samemu spodobał, że очень wyświadczyłem Pradowi нравится. tę Może ty przysługę. weźmiesz 10 Może 10 kupon brejek za rudy mnie? załatwi sprawę. Nie, ja potrzebuję amuletu. Nie, no No хорошо. dobrze, zabieraj. No i cudownie, cudownie. I co to za amulet? Siła plus 5. No i pięknie. Wow, no teraz moja postać. No to jest fajna, tylko że ja nie mam broni, która by mi tutaj robiła tą robotę, bo maczuga z kolcami i ciężki orkowy topór, no to no nie są dla mnie bronie. Ale przydałaby się taka, która by zadawała więcej obrażeń. Dobra, tutaj jest niewolnik, Bill, Skarer, chyba z nikim tutaj nie będę gadał. Zobaczymy, jak te zadania wykonane. Szpieg orków, głodny rumar. Muszę poczekać parę dni. Zaginiony żeglarz. Dobra. Tam, tylko że tam jest problem, tam są pełzacze w poszukiwaniu uzdrowiciela. Czuję, że tam jest ten uzdrowiciel. Amulet Kowala, mogę już mu oddać. Arena. Alcaraca, zaufanie Tixa, plan ucieczki. Plan ucieczki mogę spróbować wykonać. Ukochana Mia. Dobra. Gdzie jest Wisp? Tu. Ej, Hej, ty! Wisp. Dobra. Mam igłę i sznur. Igła i bieczówka u mnie. Mam nadzieję, że teraz Nadzieję, opowiesz że mi ty... szczegóły Da, planu. teraz już Tak, można. teraz już mogę. Skoro tylko Tak, zmarli nie mogą się wybierając stąd sobie wydostać, tylko należy ty zająć siedź. wtedy Do miejsce ciebie przytyłem. zmarłego. Ty Co? wezmą To musi być wszystko. żart. Absolutnie Jestem seriozny. całkowicie Czyste, poważny. ty Teraz zaleziesz wejdziesz do szok. worka i ja go Ja zaszyję, a zasiłam. potem poinformuję A orków, potem że skonałeś i zaciłam wyniosło cię z kopalni kapustę i wyrzucą do Tamto morza. ubierz się z Tam mieszkania. I voilà, wydostanie ty się z swobodzie. worka, jesteś wolny. Ocznie ryskowany To jest bardzo plan. ryzykowny Ciebie plan, nie tak. A jeśli sądzisz? orki A jeśli dogadają orkowie się się i domyślą, wrzucą albo sobie wyrzucą trup mojego na trupa kamień, na to dla kamienie, mnie wtedy to będzie będzie po mnie. koniec. Ryszard ciebie. Decyzja Drugiego należy do sposobu ciebie, nie innego ma. A sposobu nie każdy znam. ty w A ty mieszoku gdzie jest będziesz? Do worka zapewne wlezie trup. tylko jeden Tu, trup. ty sam wiedziesz, Cóż, co to sam jest widzisz, że ryzykowo. plan jest Będziesz ryzykowny. pierwszym. Będziesz pierwszy. Jeśli Jeśli wszystko tobie ci to się uda, to za to cię tydzień nie w mnie jako kopalni umrę szatki. ja. Ładno, jadę. Dobra, muszę to przemyśleć. Zgadzam się. Хорошо, я согласен. Przynieś Тащи worek. мешок. Потыкай его палочкой. Мяу. Тупые порно. Опять ваши тупые шутки. Ты у меня сдохнешь, прямо в этом мешке. Получай, пиздец.
Вылезайте, идти работать! Все! Поезд там! Тупые морра! Ож ты, ошуще! Поздравляю! Gratuluję, przeszedłeś poświęcenie! Ож ты! Co to? Teraz zostałeś jednym z nas i otrzymujesz tytuł zasłużonego kopacza. Zabiję cię! No to zobaczymy, kto kogo zabije. Zaraz dostaniesz. Dobra, chodź tu. Jestem teraz trochę lepszym wojownikiem. Mam lepszą ochronę, no i też mam w sumie amulet do siły. To sprawia, że jakieś tam ci obrażenia mogę zadać. Dobra. Chodź. No i co, cwaniaku? Chodź tu. Ubij oruże. Dobra, te bryłki magicznej rudy warto zostawić, bo to można mu ukraść, a ja bym wolał jednak nie robić tego. Carlo. Привет, беглец. Pozdrowienia, uciekinierze, super, świetnie. Wolałbym mu nie kraść tych bryłek rudy, no bo w sumie straciłbym expa przez to, przyszłego, możliwego do zdobycia. Proszę bardzo, widzicie, mogę dalej mu ukraść jakieś bryłki rudy, więc spoko. Więc nie straciliśmy tej opcji. Proszę bardzo, amulet siły mam dalej. Tak wygląda moja postać. Spoko, a zadania? Zadania wykonane, dziennik, kradzież, sekret Juliano. O, jest i plan ucieczki. Wykonany. Okazało się, że plan ucieczki to tylko głupi żart niewolników. W ten sposób nowicjusze zostają ochrzczeni na zasłużonych kopaczy. Ja już temu Wispowi pokażę. No i pokazałem w sumie. Witam zasłużonego kopacza, hehe. Super, dobra. I Drax. O, uciekinier zawitał. Nie wiem, o co chodzi z tym pokazaniem rudy. Natomiast wiem, że jest noc i w sumie warto by było jakieś zadania kolejne pchnąć do przodu. Niewolnik orków, uratować sama ukochana Mia, zaufanie Tixa. Tu ukochana Mia mogę robić. Amulet Kowala, mam ten amulet, ale wolałbym jeszcze tego nie zrobić. Pradawna klątwa. Dobra, pogadajmy jeszcze może z kimś. Mamy jakieś teksty do zamienienia, więc ja poszukam takiej osoby i się przy niej spotkamy. Moi drodzy, wpadłem na pomysł, żeby jeszcze pogadać z Fintem, bo on ma jeszcze jedną opcję dialogową. Hej! No, hej, Fint. Jesteś tutaj wpływowym człowiekiem? A jak myślałeś? Ja i Juliano w kopalni jesteśmy jednymi z pierwszych, zaraz po orkach. Załatwiamy tutaj sporne sprawy, za to niewolnicy płacą nam rudą. Sporne sprawy? Tak, ujmę to tak. Jeśli nie chcesz mieć problemów w kopalni, musisz nam płacić. Porozmawiamy z odpowiednimi ludźmi, nikt się nie rusza. Dopóki płacisz, oczywiście. W przeciwnym razie długo tutaj nie pociągniesz. My? Jest tu więcej takich jak ty? Więcej niż wystarczająco. Ja, Juliano i kilku tęgich zuchów. I ile płacą niewolnicy? Tyle co nic, po bryłce rudy za każdy dzień. I skoro tutaj trafiłeś, ty także będziesz nam płacić. A jeśli odmówię? Jak już mówiłem, może wydarzy się coś takiego, że nie będziesz więcej pożyteczny dla orków w związku z problemami ze zdrowiem. A ci, którzy nie mogą pracować w kopalni, są karmą dla ścierwojadów tam na powierzchni. No co, jesteś gotowy płacić? Niech będzie. Tak, nie potrzebuję dodatkowych kłopotów. Mądry chłopiec, he. Ale wymyśliłem coś trochę lepszego. Prawdę mówiąc, ta kopalnia już zasadniczo mi obrzydła. Od dawna chcę się stąd wydostać. Ruda też oczywiście jest dobra, ale daje pewne ulgi, ale to nie zmieni tego, co zabrali mi orkowie. Wolności. Co proponujesz? Od dawna ci się przyglądałem. Jak tylko pojawiłeś się w kopalni, zrozumiałem, ten obcy chłopak nie jest głupi i nie przegapi swojej szansy dania stąd nogi. A to jest mi właśnie potrzebne. Wykładaj swój plan, ale jeśli zamierzasz mnie oszukać... Cicho, jestem zainteresowany tym nie mniej niż ty, ale musisz trochę popracować. Plan jest taki, oprócz uszaka tego obrzydliwego bydlaka, na tym poziomie kopalni są jeszcze trzej wpływowi orkowie strażnicy. To Urtak, Isztar i Tarak.
Jeśli zdołamy ich przekonać do swojej użyteczności, to pozwolą nam przejść na drugi poziom kopalni, a tam już do powierzchni jest niedaleko. Nie na próżno przecież tam biega Wisp, na pewno też coś wymyślił. I jak proponuje przekonać orków? Zróbmy porządek z Urtakiem. Słyszałem, że Uszak mu robił wyrzuty za to, że ten źle dogląda niewolników. Mówi, że zupełnie się rozleniwiliśmy. Proponuję nasłać na niego jednego z niewolników, pokazać nieroba, na którym się odegra. A który to niewolnik? To Mark. Przycisnęliśmy trochę tego chłopaka i teraz oddaje nam połowę całej dziennej normy rudy, którą zdobywa. Jeśli go przekonasz, to zrobisz wszystko, co chcemy. Z grubsza udzielaj się i działaj. Okej. Szacunek orków. Finn zaproponował mi plan, dzięki któremu mogę trafić na górny poziom kopalni. Jeśli zdobędę szacunek trzech orków strażników, Urtaka i Sztara i Taroka, to oni pozwolą nam przejść na górny poziom. Aby przekonać Urtaka, potrzeba pokazać mu, kto z niewolników się obija. Finn zaproponował, aby wykorzystać w tym celu Marka, na którego jego banda ma wpływ. Można spróbować. Chodźmy do Marka. Dobra, moi drodzy, jestem w tej jaskini, w której śpi Mark. Cześć, Mark. Dobra. Potrzebuję, żebyś zrobił coś dla Finta. Niczego nie będę robić. Jeśli nie pomożesz Fintowi, to on przyjdzie tutaj osobiście. Myślę, że nieszczególnie ci się to spodoba. Dobrze, czego chcesz? Chcę, żebyś trochę odpoczął. W jakim sensie? No, po prostu, usiądź sobie, odpocznij, zjedz coś. Ogólnie orkowie powinni widzieć, że nie pracujesz. Przecież wiesz, że jeśli zobaczą, że próżnuję, to będę miał kłopoty. Ale jeśli nie zobaczą, to będziesz miał jeszcze więcej problemów. No to co, dogadamy się? Cholera, niech ci będzie. Mam nadzieję, że nie zauważą. A właśnie, że zauważą, hehe. No i dobra. Mark po niedługiej rozmowie postanowił odpocząć. Trzeba powiadomić o tym Finta. No i dobra, póki co to tutaj na razie nic się nie dzieje. Jest trzecia godzina. I kurde, straciłem 10 HP. A dobra, na tej walce. No to co, skoczmy do Finta, pogadamy o tym. Bo ten czas leci, a nie chciałbym go tracić, więc wolę wykonywać jakieś zadania. Gdy tylko zrobi się ósma, no to będę mógł tutaj ogarnąć te szczury, nie? Właśnie tego jednego szczura. Fint. Okej. A Kurt czyż nie jest z waszej bandy? Teraz już nie. Powiedzmy to tak, u Kurta i Juliana pojawiły się rozbieżności. Chociaż nie doszło do bójki na noże, to wcześniej czy później ktoś z nich odda swoją duszę Beliarowi. I myślę, że to będzie Kurt. Mark tak się zmęczył, że postanowił trochę odpocząć. Doskonale, idę do Urtaka i opowiem o występku naszego przyjaciela, a ty powinieneś zająć się Isztarem. Dogląda, by w kopalni był porządek, wszyscy niewolnicy pracowali i żeby nie było przestojów. A jak zdobędziemy jego przychylność? Zorganizujemy w kopalni poważną epidemię. Napoimy niewolników jakąś trucizną, żeby 3 dni myśleli o tym tylko, gdzie by można było doznać ulgi, a potem wyleczymy nieszczęśników. A jak myślisz? Potem przy naszej pomocy epidemia przejdzie i Isztar będzie po naszej stronie. Dobrze, a gdzie znajdziemy tę truciznę? Do tego potrzebujemy alchemika albo kogoś w tym rodzaju. Słyszałem, że jeden z nowicjuszy, co przybył razem z tobą, umie przyrządzać eliksiry. Pochodź, popytaj, może się czego dowiesz. Ja tymczasem zajmę się Urtakiem. No spoko, tylko że aktualnie tego ziomka nie mamy. Więc lipa troszku. Tu jest Urtak. Tu jest nadzorca. Isztar. Czym się zajmujesz? Zajmuję się tym, żeby odwołać taki nie robię jak ty. Niewolników coraz więcej, rudy coraz mniej. Idź pracować, będę się gniewać. No dobra, czaję aluzję. Natomiast ja bym chyba się poszedł na górę przespać, bo delikatnie rzecz mówiąc, nie mam co robić. Zadań mi zostało trochę. Ewentualnie mogę z kimś pogadać w sumie, bo mam trochę rudy, więc może skoczmy tam do niewolników i tych, co walczą, i zamieńmy z nimi ze 2 zdania. Dobra, moi drodzy, jestem już przy tej jaskini. Martin chyba nie chciał ze mną gadać. Leroy, chyba on ma coś do powiedzenia jeszcze. Słuchaj, Leroy, pogadajmy. Dokładnie. Jak zostałeś wojownikiem areny? To było tak. Orkowie złapali mnie, kiedy przypłynąłem na tę wyspę w poszukiwaniu skarbów. To miejsce od dawna słynie ze swoich zagadek i niezliczonych bogactw ukrytych w pradawnych ruinach. Ale szczęście nie było po mojej stronie. Więc trafiłem do kopalni, zaznajomiłem się z tym przyjemnym miejscem na własnej skórze. Poczułem, co znaczy łupać skałę codziennie od rana do wieczora. Niewiele myśląc, przyszedłem na arenę, wiedząc, że dobrych wojowników orkowie lubią i pozwalają na więcej. A skoro jestem mistrzem łuku i nieźle walczę mieczem, to natychmiast postanowiłem sobie, że to jest właśnie to, czego potrzebuję. Nie udało mi się zostać mistrzem.
ponieważ Martin jest najlepszy tutaj w kopalni. Nie mogłem dać sobie z nim rady, ale zostać z drugim wojownikiem po nim to też jest coś. No i opowiedz mi o arenie. Nie ma co opowiadać. Każdego wieczora odbywają się tutaj walki. Czas przewidziany na walki to mniej więcej od 7 do 10 wieczorem. Martin, Rumar i ja urządzamy pojedynki na pociechę orkom i pozostałym niewolnikom. Orkowie lubią to i schodzą tutaj, żeby osobiście pogapić się na przedstawienie. Co prawda sami w walkach nigdy nie uczestniczą, uważają, że to poniżej ich godności. Chociaż wydaje mi się, że boją się, że damy im wycisk, a być pokonanym przez głupich Mora to dla nich gorsze od śmierci. Straszliwa hańba. A czy inni niewolnicy nie mogą walczyć na arenie? Oczywiście, że mogą. Ale jeśli nowy przegra, to musi wydobywać podwójną normę rudy jako nauczkę. A to, jak już pewnie zrozumiesz, nie jest zbyt kolorowa perspektywa. Podwójna norma w kopalni przez cały dzień to praktycznie cały wyrok śmierci. Dlatego mało kto chce próbować tego szczęścia. A jeśli nowy wszystkich pokona? Wtedy zajmuje miejsce zwycięzca. Przegrany wojownik idzie wydobywać rudę. Takie zasady. Dobra. O czym mówi się w kopalni? Okej, myśliwych. O myśliwych wyrokijczykach. Dobra, Rumar. I zostało 5 brójek rudy. Szału totalnie nie ma, ale już wszystkich tutaj obgadałem, więc jedyne co mogę zrobić, to chyba skoczyć na górę, no i spróbować się przespać i powydobywać trochę rudy. To co, widzimy się pewnie przy kowalu. No i moi drodzy, proszę bardzo, jestem na tym poziomie z kowalem i spróbujemy tutaj z nim jeszcze zagadać. Cześć, Prad. Dobra, ej, nowa opcja dialogowa. Nie znajdzie się u ciebie parę wytrychów? O, 200 expa jeszcze. Tak, gdzieś były, dziwne, zwykle Wiz pyta o nie. Więc trzymaj. Cudnie, 200 expa jeszcze dostaliśmy. No, to mi się podoba, a czy mogę się przespać? Nie. Łóżko w użyciu. Nie mogę, natomiast znalazłem, moi drodzy, tutaj jeszcze... o. Proszę bardzo, są chrząszcze. Więc mogę sobie tutaj z nimi powalczyć, proszę bardzo. Dzięki czemu też zdobędę jakiś dodatkowy exp, a to jest zawsze dobra sprawa. Orkowie póki co się na mnie nie wkurzają. I jeszcze jeden. Tak słyszałem, że gdzieś tutaj te chrząszcze były. Proszę bardzo, mięso chrząszcza, kolejny chrząszcz, mięso chrząszcza i tutaj jeszcze jeden chrząszcz. O, i tutaj weszło od razu. Proszę bardzo. Może dzięki temu będzie bliżej do kolejnego poziomu, ale no aż tak bliżej nie będzie. Dobra, czy coś tutaj jeszcze ciekawego jest? Ten kufer otworzyłem. Tutaj nic więcej nie widzę. Nie mogę za bardzo spać w innych łóżkach niż to łóżko kowala, bo tamte nie regenerują mi zdrowia, więc muszę uważać. Ja tutaj jeszcze czegoś ciekawego poszukam i jak znajdę, to się z wami złapię. Dobra, moi drodzy, udaję się teraz do Dicka, bo chyba mogę w końcu z nim pogadać. Dobra, odciągnij strażników. Dobrze, Juliano nie ma na miejscu. Cudownie, czyli 8:20 następnego dnia w końcu gość ogarnia. Słyszałem, że Wisp z niewolnikami nieźle z ciebie zadrwili. Tak, ten przeklęty Wisp owinął mnie wokół palca. Dałem się nabrać ten dworek, takiej hańby jeszcze nie doświadczyłem. No nic, ja jeszcze z nim się policzę, daj mi tylko czas. Nie myśl teraz o tym, Alastair, najpierw musimy się stąd wydostać, potem będziemy myśleć o wyrównaniu rachunków. Tak, masz rację, wszystko przyjdzie swój czas. Dobra, a my teraz chodźmy, ty sobie mógłbyś pokopać trochę. Dobra, tutaj ochroniarz, widzę, że z Dickiem przybiegli. A ja tutaj proszę bardzo kufer Juliano. O, jest i Mija. Привет. Cześć. Chodź za mną. Idziemy ze mną. Idziesz? Idzie, faktycznie. Ej, fajna w sumie sprawa. Mamy własnego szczura. Trzeba będzie teraz oddać tego szczurka Dickowi. Tylko gdzie oni są? Okej, okay, tutaj widzę, że ogarniają sytuację. No to niech sobie ogarniają. Dick, jesteś gdzieś? Nie ma Dicka. Dobra, Mija, my musimy poszukać Dicka, a moi drodzy, ja z wami się połączę, jak ja też Dicka znajdę. No, moi drodzy, postanowiłem nie marnować czasu, bo i tak sporo pobiegałem. Może pogadamy tutaj z ludźmi o tym szpiegu orków. Szukam szpiega orków, wiesz coś o tym? Co? Jaki jeszcze szpieg? Niczego nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nie wplątuj mnie w żadne awantury. Okej, ten nic nie wie. Bill. Nazywam się Alastair. Nie znam cię.
No i co z tego jakby, to już... Ten szczurek za mną biega, super sprawa, no biega, bo biega. A teraz i tak potrzebuję jeszcze kogoś poszukać, może ty tutaj... Słuchaj, Fincie, może ty będziesz wiedział coś, nic nie wiesz. Ej, czy oni dalej tam gadają? Ile mogą gadać? Naprawdę. Mogliby już skończyć, bo ja naprawdę nie mam zamiaru z tym szczurem biegać. Nie wiadomo ile, a tego Dicka cały czas tutaj nie widzę. No jego nie ma. No to może chodźmy jeszcze z kimś, pogadajmy o tym szpiegu. Dobra, moi drodzy, zrobiłem jeszcze jedno kółko i jest spokój. I chyba tutaj jest i Dick, proszę bardzo. Uch, moje kości, Fint mnie prawie zabił i wszystko z powodu twojego głupiego pomysłu. Mam nadzieję, że osiągnąłeś co chciał i nie cierpiałem na próżno. Jasne. Mam coś dla ciebie. To jest nieprawdopodobne, znalazłeś się, uratowałeś moją Lubą, dziękuję ci. Nie wiem, jakbym teraz żył bez niej. Moja Luba, mój skarb, chodź do mnie. Co z moją nagrodą? Tak, oczywiście, 10 biurek rudy, jeszcze raz ci dziękuję. No i cudownie, 10 biurek rudy, świetna sprawa. Mia, możesz już sobie tutaj zostać ze swoim panem. Mogę sobie pogadać? Nie mogę. Natomiast chyba teraz... Trzeba będzie zwrócić honor temu gościowi, co tak chleb cały czas kradnie. Dobra, słuchaj, Artus. Hey. Dobra, nie miałem racji. Myśląc, że ukradłeś Miję. Miło to słyszeć, jesteś uczciwym człowiekiem, do tego mogę ci zaufać, tak? O czym mowa? Okazuje się, że Mija nie jest jedynym żywym szczurem w naszej kopalni. Znalazłem tutaj jedno miejsce, gdzie jest ich więcej. Taką niewielką dziurkę w skale, mają tam norę, więc jeśli mógłbyś się stamtąd wyciągnąć, to czekałaby nas wyśmienity obiad. Co o tym sądzisz? Myślę, że mięso szczura nie jest tym specjałem, do którego się przyzwyczaiłem. Za to ja nie odmówię. Zróbmy tak, dam ci rudę, a ty zdobędziesz 3 bochenki chleba, rozłożymy je obok nory, a kiedy wyłażą, złapiemy je. 3 bochenki? Nie za dużo dla paru szczurów? Nie za dużo, one są bardzo bojaźliwe, trzeba je obaskawić. Więc jak, pomożesz mi z tym czy nie? No dobrze. Raz kozie śmierć. Doskonale, w takim razie zdobądź chleb, moje zapasy na długo nie starczą. A miałeś się w ogóle z takim żarłocznym żołądkiem? No i chyba można poszukać tego chleba, ja go poszukam i zobaczymy, kto go ma. No moi drodzy, cóż, wróciłem z tych poszukiwań, bo nie znalazłem nikogo innego, więc faktycznie z Artusem tutaj pogadajmy i dajmy mu te 3 bochenki chleba, bo nie ma od kogo tego chleba wziąć. Oto chleb, co będziemy robić dalej? Dobra, poradzę sobie sam. Sam? Tak, dodatkowi ludzie tu nie są potrzebni, tylko spoczy szczury, przyjdź za parę dni. Tylko nie myśl, żeby mnie wykiwać. Nie, no coś ty, wszystko będzie w najlepszym porządku. Jak tam polowanie? Jeśli będziesz ciągle zaczepiać, to nic z tego nie wyjdzie. No dobra. W sumie chyba nic na to nie poradzimy, więc cóż. Dobra, moi drodzy, na chwilę obecną, jeśli chodzi o zadania, wydaje mi się, że mamy zrobione wszystkie, które mogliśmy zrobić. Szpiega orków musimy poszukać, natomiast wydaje mi się, że postarałbym się jeszcze powalczyć na arenie, no bo wejść tam do tej... sztolni będzie ciężko, zważywszy na to, że ja wiem, że tam są pełzacze, bo je widziałem. A więc trochę się cykam, bo nie mam za dobrej broni, mam tylko tą maczugę z kolcami. Mogę ewentualnie zanieść ten amulet siły kowalowi, no ale wtedy stracę amulet siły, więc... Trudna sprawa. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Jeśli ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę pod odcinkiem, subskrypcję kanału, no i jakiś komentarz. No i co? Słyszymy się następnym razem. Cześć!